trakcie konferencji prasowej Grzegorz Schetyna poruszył kilka jego zdaniem ważnych aspektów związanych z polityką Prawa i Sprawiedliwości. Skrytykował m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku, podniesienie wieku szkolnego do lat 7, a tym samym obowiązkową rekrutację dzieci do przedszkola w wieku lat 4, czy próbę reformy oświaty, w tym planów likwidacji gimnazjów. Po wyborach idzie pewna zła zmiana. I ta głównie dotycząca kwestii budżetów samorządów, współpracy między administracją rządową a samorządową. I Państwo wiecie, że bardzo pilnowaliśmy tego, te ostatnie 8 lat bardzo starannie budowaliśmy te relacje. I jeśli chodzi o kwestie budżetowe, ale też współpracy organizacyjnej, scedowania władzy, przekazywania kompetencji, pieniędzy, też opartych, to wszystkie te relacje były oparte przecież na zaufaniu, bo takie projekty jak Orliki czy Schetynówki nie zadziałałyby, nie zafunkcjonowałyby, gdyby nie dobra współpraca między administracją rządową a samorządem. W sprawie podniesienia wieku szkolnego do lat 7 krytycznie wypowiadał się też prezydent Zawiła, który zwrócił uwagę na kilka spraw. Pierwszą ma być mała liczba miejsc dla trzylatków w przedszkolach, a drugą mniejsza subwencja oświatowa. Jeżeli większość dzieci pozostanie w przedszkolach, to cała ta operacja to jest około 10 milionów w budżecie oświatowym, który my, no, mówiąc krótko, tracimy. W tej chwili na dziecko, które jest w szkole, otrzymujemy około 5 tysięcy złotych. Na dziecko, które jest w przedszkolu, otrzymamy 1200-1300 złotych. Co to znaczy? To znaczy, że cały ten pomysł przesunięcia dzieci do przedszkoli zostanie sfinansowany kosztem oświaty. Nie obyło się także bez lokalnych tematów, takich jak sprawa Dolnośląskie PO. Grzegorz Schetyna zamierza we wszystkich województwach przeprowadzić audyty otwarcia. Po 6 tygodniach swoje wnioski ma przedstawić zarządowi partii. Wszyscy się pomieścimy, jeżeli będziemy chcieli pracować na rzecz Platformy. Jeżeli będą tacy ludzie, którzy nie będą chcieli tego robić, to znaczy, że nie będą chcieli być w Platformie. Znaczy Platforma Obywatelska, na niej spoczywa wielkie zobowiązanie, które zaciągnęliśmy w stosunku do milionów wyborców, do ludzi, którzy uwierzyli, ufali nam przez tyle lat, że będziemy skutecznie walczyć z centralistycznym państwem PiS. I to wszystko temu musi służyć. Jeżeli ktoś będzie miał inny pomysł, czy będzie uważał, że w Platformie Obywatelskiej można być po to, żeby realizować własne interesy, czy pracować na własną pozycję, to rzeczywiście będzie kłopot, bo ja nie uznaję takiego spojrzenia i takiego modelu funkcjonowania. W trakcie konferencji prasowej padła także deklaracja z ust Marcina Zawiły, który postanowił, że po kilku miesiącach rozłąki zamierza wrócić do Platformy Obywatelskiej.